Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Policach obchodzi w tym roku 45-lecie istnienia. Jubileusz połączono z rozpoczęciem sezonu, który dla ratowników oznacza okres wzmożonej pracy na wodzie. Działalność Stowarzyszenia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozpoczęła się w 1969 roku. Pierwszym prezesem był Olgierd Pożerski, a założycielką Halina Sobczyk. Nie było sprzętu, ci ludzie jednak mimo wszystko chcieli nieść pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebowali. W zakładach chemicznych zorganizowano kurs na żeglarza. I tam, proszę Państwa, w roku 72 na hasło każdy żeglarz woprowcem powstaje jedna z pierwszych drużyn woprowskich na terenie Polic. Oficjalnie WOPR w Policach powstał w 1972 roku na terenie dawnych magazynów samochodowych wojska. Krzysztof Smoliński jest jednym z najstarszych członków i działa od 1974 roku. W 1974 roku, tak. Tutaj się wprowadziłem i tutaj akurat w moim podwórku była kiedyś strażnica WOP-u i byśmy przejęli ten teren. Było tutaj strasznie było. Zaniedbane krzaki, wyrwy, dziury, luki. W pierwszych latach działalności było zaledwie 10 osób. Z biegiem lat członków stale przybywało. Tata był ratownikiem, no dzięki temu, że pływałem na policzkim basenie, trener tak we mnie to też zaszczepił, to wodniactwo, że tak powiem. No i dzięki temu, że przychodziłem tutaj na przystań z rodzicami, no i tak prezesowie mnie tutaj ciągnęli, żebym zrobił kursy. No i tak to wyszło od 14 roku życia jako ratownik już, a wcześniej jeszcze jako taki, można powiedzieć, majtek pokładowy. Jerzy Sikora w Wodnym Ochotniczym Pogotowie Ratunkowym działa od najmłodszych lat. Jest dumny ze swojej pracy. Od roku już 68 zaczęliśmy działalność tu żeglarską, potem w 69 zawiązał się pierwszy WOPR, który powstał tu na terenie naszej współpracy żeglarzy i WOPR-u. Z wiekiem już dorosłości przeszłem ze stanu żeglarskiego w stan woprowski, nie? Ratowania i uczenia młodzieży szkolnej. W Polickim WOPR-ze jest zrzeszonych 38 osób. Stowarzyszenie współpracuje z policją, strażą pożarną i innymi służbami. Jarosław Mąka pracuje tu od 17 lat, od 10 jest prezesem. Przez ten czas dużo się zmieniło. Pamiętam czasy, gdzie zaczynaliśmy na łódkach typu Romana, typu Jadwiga, gdzie były to łodzie odkryte z silnikami zaburtowymi typu Wicher, typu Moskwa, typu Wietierok. W tej chwili z perspektywy czasu patrząc, nasz sprzęt wymienił się praktycznie o 100%. Wśród ratowników przeważają mężczyźni, ale nie brakuje także kobiet. Są równie odważne i z pełnym zaangażowaniem poświęcają się ratownictwu. Jedna jest ratowniczka, która udziela się i pracuje na wodzie. Druga moja koleżanka, która pracuje też tutaj we WOPR-ze jako skarbniczka. Ja prowadzę kadry. WOPR patroluje teren od papierni Skolwin aż po Trzebierz. W 2016 roku 150 razy udzielali pomocy, m.in. przy urazach, skaleczeniach i złamaniach. Na szczęście nie odnotowano żadnych utonięć. Dzięki ratownikom ludzie mogą czuć się bezpiecznie, ale nie zwalnia to nikogo z zachowania ostrożności.